W dzisiejszym filmie musimy przetestować nowy świąteczny update w Arm Wrestling Simulator. Jakby była mała przerwa na kanale, ale dużo grałem w PC Simulatora. Dobrze jest zagrać w końcu w coś innego, bo powiem wam, że zmęczyło mnie trochę grindowanie w PC Simulatorze. Jakby tu mam jakiś kalendarz adwentowy, tu mam jakieś koło, jakieś inne rzeczy. Nie wiem, czy jest jakaś mapka halloweenowa. Zobaczmy w sumie tutaj. Chyba nie ma mapki halloweenowej, tak mi się wydaje. No dalej jakieś koła, nie koła. Przetestujemy sobie dzisiaj to wszystko. No tutaj ewidentnie nie ma mapki halloweenowej. I tu jest napisane, że druga część tego eventu pojawi się za 12 dni i 7 godzin. To ciekawe, co za tydzień dodadzą. W sumie lipa, że dopiero za 2 tygodnie kolejna część. Dobra, ale pójdźmy sobie w takim razie tutaj i wtedy tu się tu ten portal odblokuje. Tu będzie jakiś chyba mega boss. Tu jest napisane jakiś Evil Santa Boss. Ciekawe to będzie. Ale dobra, przetestujmy sobie ten kalendarz. Zobaczymy, co mi dodali. Dawno nie grałem w Arm. Jakby tu możemy sobie plus 2 pety kuj podebrać. I czy to mi dodało te pety? Dodało mi 2 pety dodatkowe. Dobra, to spoko. Będziemy mieć 2 pety dodatkowe do winów, lucka i tak dalej. Dobra, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze dodali w tym armie. Tutaj dodali pas. No i pewnie jest premium pas i zwykły pas. Jakby dobra, kupmy sobie na starcie ten premium pas. Zobaczymy, jak szybko uda nam się ten sezon odblokować tutaj. Co w ogóle w tym sezonie jest tak naprawdę? Dobra, mamy ten premium pas i tu jest też koło właśnie. Zobaczmy to koło. Tu jakby mamy chyba darmowego spina, tak mi się wydaje. A nie, nie mamy nawet. Tu możemy sobie kupić za te cukierki spina i w jaki sposób te cukierki zdobywać. Fajnie, bo jakby te cukierki zdobywały się po mapce biegając, ale z tego co widzę, się questy robi na te cukierki. Tutaj mamy dzienne questy. I co my tu mamy? Tylko no, fajnie, żeby się to scrollować nie chce. Dobra, powiem wam, że coś się zbugowało. Muszę z serwera wyjść, bo mi się przeskrollować to nie chce. I tu jeszcze jakby coś mi się świeci, ale no odebrałem to. Tu będziemy mieć kolejną nagrodę czwartego. Ciekawe, jak to się resetuje. I tu mamy jeszcze ciekawą rzecz. Tu mamy jakby skrzynkę kolejną. Jaką tu skrzynkę mamy? Tu mamy już takie mocne rękawice, jakiś gingerbread rękawica. Tu jest taka 1400%. To ta jest tak samo dobra jak moja ręka, ta jest lepsza. No i ta jest najlepsza, 2000%, czyli będzie dawać 3000%. Dobra, ale muszę wyjść z gierki, bo mi się to pobugowało i tutaj jakby nie chce mi tam się zeskrolować do góry z tymi kostami. No tu musimy po prostu 200 kluczy zdobyć jakichkolwiek. I wtedy dostaniemy 30 tej waluty. To w sumie dużo dostaniemy, za 30 waluty kupimy sobie 3 spiny. Dobra, powiem wam, że wyszedłem z gierki, ale dalej mam tutaj to jakby... Musimy się domyśleć, co tam jest u góry, musimy 500 czegoś zrobić. Jakby no tu mamy do zdobycia 200 kluczy z bossów, no to jest proste. Tutaj jest craftować 50 petów, no to też jest proste. Jajko otworzyć to też. Tutaj to. Dobra, weźmy się na razie za wydropienie tych kluczy, bo za to dostaniemy 30 tych całych coinów i będziemy mogli sobie 3 razy na starcie zakręcić. Jakby tu jest gigamocny pet, tu mamy jakiegoś peta, który daje 562 miliony, a więc w końcu może byśmy wymienili naszego peta, którego mam już od prawie 2 miesięcy, bo od 2 miesięcy nie da się zdobyć żadnego lepszego peta. Dobra, tutaj sobie powalczmy, nie wiem, nawet z tym bossem, tylko w sumie team musimy zmienić. Zmieńmy sobie tutaj team na klucz oczywiście. Dobra, i powalczmy na tym bossie, zobaczymy, ile zajmie nam wyfarmienie tych 200 kluczek, bo no nie powinno nam to długo zająć. Mamy Game Pass, cały czas te klucze nam lecą, a tylko 200 musimy w taki sposób zdobyć. Dobra, i trochę powalczyłem z tym bossem, zobaczmy, czy dodały się te coiny. Dobra, mamy te candy coiny. Mamy 30 tych candy coinów. W ogóle jakie tu są weekendowe, takie w miarę proste do zrobienia. No tutaj wyenchantować 30 petów, no tylko stracę moją całą siłę, którą tyle czasu wbijam, jak te enchanty zrobimy. No ale dobra, ta siła się i tak mi do niczego nie jest potrzebna, bo zanim oni nowy world dadzą, to pewnie kolejne 2 miesiące miną. Zaraz to zrobimy. I co tu jeszcze jest? Walczyć 5000 razy z bossami, no to trochę zajmie. Tutaj daily nagrodę odebrać, no to tylko jedno możemy sobie odebrać. Tutaj golden army, to trudne jest. Tutaj omega pety, no to jest w sumie proste i to tak naprawdę moglibyśmy mega łatwo zrobić, bo też winę sporo farmiłem. Ale dobra, no początku zakręćmy właśnie tymi spinami w końcu. Kupmy sobie tutaj 3 spiny i zakręćmy 3 spinami. Kliknijmy sobie tu spin all, zobaczmy, co nam wyleci z naszego pierwszego spina. Strasznie długo to się kręci jakby. Coiny razy 1, 3 coiny dostaliśmy i tyle w sumie. Jakby miałem 3 spiny, raz zakręciłem i to znikło. Jakby dziwne to jest, powiem wam. Dobra, ale w sumie zróbmy może jakiś weekendowy quest, żebyśmy więcej tego expa dostali. Tutaj ten jest łatwy na 200 coinów. I w ogóle, jak działa ten pas w takim razie? Tu mamy też candy coiny, bo jakby tutaj robimy te questy i dostajemy coiny. Aha, i dobra, i też expa dostajemy. Czyli tak naprawdę 2 rzeczy naraz nam się robią. Powiem wam, że dziwnie strasznie ten update zrobili. Dobra, mamy teraz 120 tych coinów. Jakby kupmy sobie za 100 tych coinów 10 spinów. I tu mamy te 10 spinów. I jak kliknę prawdopodobnie spin, ale to jakby 10 razy naraz mi się zakręci. Wolę sobie pojedynczo klikać. Zobaczymy, czy coś ciekawego tu w ogóle dostaniemy. Bo co tu można zgarnąć? Jest 1% na klucz. Tutaj 0,01% na coś dziwnego. Zobaczymy, czy cokolwiek tam się z tego uda zdobyć. I tutaj prawie ten pet. No nie, no znowu to. Kliknijmy spin, ale zobaczymy, co się z
stanie, jakby wszystkie spiny mnie tutaj zabiera i tylko raz mi kręci. Nie klikajcie tego spina, bo to jest jakoś dziwnie zbugowane, powiem wam. Ale dobra, zróbmy sobie jakiś weekendowy quest teraz właśnie, żebyśmy tutaj tego pasa więcej odblokowali, bo co tu mamy w sumie ciekawego w tych nagrodach? Tu mamy klucze, tutaj więcej kluczy i tu na końcu jakieś pety mamy. Takie w miarę mocno. I tutaj oczywiście te stanie, na których da się jeździć. Jestem ciekawy, jak to wygląda, jak ktoś jeździ na tych staniach. Poszukam na zagranicznym YouTubie. Ale dobra, zróbmy teraz ten weekendowy quest 1. Bo tak jak mówię, te omega pety będą mega proste, po prostu załóżmy sobie team na laka, no i chwilę pootwierajmy te jajka. I będziemy już mieć ten weekendowy. Czemu same te mi lecą tutaj jakby legendy? Chociaż nie, w sumie tutaj musimy coś otwierać na przykład, bo tutaj na omega jest bardzo mały procent. Dobra, to jednak trochę inaczej musimy zrobić, to musimy na jakąś wcześniejszą mapkę pójść. Powiem wam, że tyle w Arma nie grałem, że już naprawdę pozapominałem wszystkiego, co jak się robi w tej grze. Pójdźmy sobie na Space i tutaj jest 1% na omega, no to tutaj to sobie pootwierajmy. Dobra, ja raczej już zrobiłem ten jeden weekendowy quest. Dokładnie tak, mamy tu jeden i dostaliśmy 1400 exp i 200 tych coinów, czyli łącznie mamy 250. Zobaczmy, ile tierów mi się za to odblokowa. I w ogóle tak się zastanawiam, że skoro oni dodali ten świąteczny sezon, to usunęli ten normalny. Szkoda w sumie, bo myślę, że dużo ludzi jeszcze robiło ten sezon. I mamy tu 15 spinów, tu jeszcze mamy to. Tu mamy 757 coinów i w ogóle te spiny da się upgrade'ować. Tutaj mam za 25 coinów upgrade i chyba wtedy nam się procenty zwiększają, czy coś, tak mi się wydaje. Jeszcze raz sobie to zwiększmy, jeszcze raz i czy coś tu się zmienia jakby. No i tu jest napisane, że w sumie jakby upgrade'owanie tego spina zwiększa tam szansę. W ogóle ciekawe, czy za Robuxy da się to kupić. Jakby te coiny nie da się za Robuxy kupić, to powiem wam, że dziwne, niepodobne do twórców Arma, że czegoś się tu za Robuxy nie da kupić. I w ogóle, co tu jeszcze mamy dokładnie jakby w tym update'cie? Ten świąteczny pas, kalendarz, świąteczne koło, army, limitowane pety, no i tutaj do kolejnej części. Dobra, jakby zróbmy to tak, że teraz wszystkie te coiny wydamy tutaj na ulepszenia, a później zajmiemy się kręceniem jakby. Mamy 15 tutaj do kręcenia tych rzeczy. Dobra, cyk, i na więcej już nie mamy. Mamy 7 level tego koła. Jakby spróbujmy teraz zakręcić. Może teraz nam coś w końcu ciekawszego wyleci niż te coiny razy jeden. Powiem wam, że kręcę tym spinem, kręcę i cały czas mi leci to samo. Żeby chociaż ten klucz jeden mi wyleciał. Dajcie chociaż ten jeden klucz. Nie wiem, czy te klucze w jakiś inny sposób da się zdobyć, czy tylko z tego koła da się je zdobyć. W sumie zobaczymy, bo trochę bossów rozwalaliśmy, może wyleciał nam jakiś świąteczny klucz. Dobra, i ostatni spin, powiem wam, że kręciłem tym, kręciłem, kręciłem i cały czas mi leciały te coiny zakichane. A jest znowu te coiny. Dobra, co tu jeszcze mamy do zrobienia takiego prostego z tych weekendowych questów. 12 rare petów, to tego nie zrobię. Gifty to ciężkie, enchanty. No jeszcze te enchanty możemy zrobić, jakby szkoda mi moich rebirthów, ale no trudno, zróbmy te... Znaczy w sumie to nie rebirth, tylko siła, no ale trudno, zróbmy to jakby tutaj. Zobaczmy, czy to w ogóle nam się dodaje. Dodaje nam się, dobra, robię jeszcze ten quest, bo on też jest w miarę git. Dobra, i powiem wam, że wyzerowałem wszystkie swoje rebirthy. Jeszcze 12 musimy zrobić, no ale teraz musimy zrobić normalne i cała moja siła, którą naprawdę długo farmiłem, właśnie znikła. Niestety, mam nadzieję, że jakoś szybko się uda do tego wrócić. Chociaż, no tak jak mówię, to i tak mi już raczej nie będzie potrzebne. Dobra, robię jeszcze 12 tych rebirth, znaczy rebirthów, enchant. Dobra, i zrobiłem to wszystko. Jakby zobaczmy, ile tierów mi się odblokowało i czy jeszcze mamy coś do zrobienia takiego sensownego. Golden Army to dużo roboty z tym jest. Tutaj z tym też. Goliaty, no to jeszcze więcej roboty jest. Jakby tutaj jeszcze w tych dziennych. Tutaj mamy w sumie prosty quest. Musimy mityczne army wydropić. Tutaj Golden Pety to też proste. No i tutaj nie wiem, co jest, nie mam pojęcia. Ale dobra, odbierzmy sobie to, co już tutaj zdobyliśmy. Tu mamy spiny, mamy 40 spinów. I czy mi się wydaje, że tutaj wszystko można za 1500 robuxów odblokować? I w ogóle, co to tutaj jest jakby? Jakieś levele można sobie dodać? Powiem wam, że tu jest chyba jakaś taka za duża liczba. Zobaczcie, ile tu jest robuxów. 31 tysięcy robuxów. Aha, dobra, tu jakby inaczej się pokazuje, dziwnie. Możecie sobie tak dodać tutaj robuxy, skip level. I tutaj jakby i tak... jeden się chyba przeskipuje, tak mi się wydaje. Nie wiem, powiem wam, że nie kupuję tak, bo jeszcze mi robuxy na minus wbije czy coś. Nie wiem, czemu tak się pokazuje tyle robuxów. Dziwne to jest. Ale dobra, mamy 40 tych spinów jeszcze. Zróbmy tak, że tutaj sobie zrobimy jeszcze jeden upgrade. Już chyba... nie mamy za bardzo jak kolejnego zrobić. Chyba, że ewentualnie te questy zrobimy. Tu plus 15 coinów, tutaj plus 15. Nie mamy jak zupgrade'owy tego. Dobra, kręcę tym kołem 41 razy, zobaczymy. Może w końcu coś nam lepszego wypadnie. Bo jak na razie samo to, no nie wiem, dajcie chociaż jeden klucz. Oj właśnie, nie sprawdziliśmy jednej rzeczy. Czy tutaj mi się może nie dodały te klucze? Dodały mi się te klucze, czyli one z bossów lecą. Dobra, to w sumie bossy jeszcze porozwalamy trochę. Może chociaż rękę sobie poprawimy. Ale dobra, kręcę 38 razy tym spinem. Jak coś innego niż coiny
mi wyleci do wam, to pokażę. No ale na razie same coiny. Dobra, powiem wam, że klikam tutaj, bo mi się tym nie chce kręcić. Nie wiem, co się stanie, jak klikniemy to. Jakby zakręciło nam raz i dostaliśmy jednego coina. Jakby to jest zbugowane, ten spin, ale nie, myślałem, że mam coś więcej dostanę. Dobra, zróbmy to tak, że w sumie nabijemy sobie siłę trochę i powalczmy tutaj z tym bossem, żeby trochę tych kluczy chociaż jakby świątecznych zdobyć. Dobra, i trochę porozwalam jeszcze tego bossa, zobaczmy, czy jakieś doszły. Nam trochę doszło, mamy tu 18, w ogóle nie wierzę, że to jest serio za te coiny, a ja te coiny wszystkie wydałem chyba. Chociaż nie, dobra, mamy 163, ale trochę słabe, że w sumie za te coiny to jest. Dobra, no mamy na 16 przynajmniej, ale wszystkie te jakby coiny cukierkowe zmarnuję. Nie, my raz sobie to tak otwórzmy, a później klikniemy al, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda. Tu mamy jakieś 100%, co to jest? To jest giga słabe. Dobra, jakby team na laka sobie załóżmy i zobaczymy, czy coś nam lepszego z 15 wyleci. Tutaj usuńmy wszystkie te, chociaż było usunięte, dobra. Otwórzmy 15 tych. Dobra, 15 się otworzyło. I co nam wyleciało? Tutaj jedna 700%. Dobra, powiem wam, że resztę odblokujemy w kolejnym filmie.